Kurczę, mamy szansę. To mi się bardzo podoba, bo czuję, że mamy szansę. Wybaczcie, że tak zatrzymuję grę co jakiś czas. Tym bardziej, że to nie ma się tarczy. Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hadesa, moi drodzy. Przede wszystkim tak, na razie, jak miałem okazję sprawdzać naszą listę Moir, myślę, że, moi drodzy, pójdziemy sobie w dary od Boga Wojny, ze względu na to, że brakuje nam tylko dwóch jego błogosławieństw, mianowicie tnącego strzału i klątwa zemsty, więc chciałbym to zrobić, bo będziemy mieli od razu zaliczone jedną rzecz. Jak i również, moi drodzy, pójdziemy prawdopodobnie czymś, czego za dużo nie mieliśmy okazji iść. Jak widzicie, mamy bardzo mało młotów Dedala na konkretnych tutaj przedmiotach, typu właśnie naszych broniach. Bardzo dużo mamy we włóczni, więc zastanawiałem się, czy pójść we włócznie, ale, moi drodzy, pójdziemy dzisiaj wyjątkowo łukiem, ze względu na to, że łuk ma tam akurat bonusy do kryształków. Jeśli chodzi o tutaj, odrzucenie śmierci, myślę, że chciałbym, moi drodzy, zarobić na kolejne odrzucenie śmierci. Co ciekawe, prawdopodobnie przez to, że włączyliśmy tryb boski... Nie, nadal mamy, okej. Okej, no to w takim razie jestem zaskoczony tym faktem, bo myślałem, że mamy tylko jedno. Niemniej, moi drodzy, lecimy dzisiaj trybem boskim. Lecimy dzisiaj, moi drodzy, trybem boskim. A, no tak. A nie, chciałem zaoszczędzić kasę na ten. Chcę pozarabiać te mroczne kryształki, żebyśmy mieli te odrzucenie śmierci, to w fajnych ilościach. Więc tak, bierzemy łuk. Proszę bardzo, i co? Don't you have someone in your fancy house there paid to keep watch over stuff like that? Ask them. Okej. Okay. Dobra. Nie chciałem mieczu, chciałem wziąć to. I dobra, i tutaj z tego co kojarzę, mamy fiolka krwi. Następny odnaleziony dar będzie pochodził od Aresa. Jego błogosławieństwo mają 10% szans, aby być rzadkie lub lepsze. Chcę jak najbardziej tutaj cisnąć Aresa, bo chciałbym zobaczyć, co ciekawego tutaj możemy dostać z tych rzeczy, które nie udało nam się, no i żeby ogarnąć się z nim już w końcu. Okej, furia. Interesting. Mamy tnący strzał, więc jak najbardziej. Wezmę go tylko i wyłącznie dlatego, że chcę pozaliczać ten. O, to było szybkie. Już mamy bramę chaosu? Skoro tak szybko się pojawia, no to super. Jak najbardziej weźmy. Okej. Co my tutaj mamy? Spowite uderzenie. Podgląd nagród dla komnat jest ukryty przez następującą ilość komnat. Następnie atak zadaje 33% więcej obrażeń. Otrzymujesz dodatkowych obrażeń od pułapy przez następującą ilość potyczek. 3. I zyskujemy więcej HP.
całkowicie tego zdrowie i rozdzierający strzał, 37 dodatkowych obrażeń, ale wystrzał zadaje więcej obrażeń. Weźmy to. Bo szczerze chciałbym wiedzieć, co tutaj dostaniemy. I pójdziemy zdecydowanie w Nektar, bo po to kupiliśmy tamto rozszerzonko do niego. Dobra, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tnący strzał plus jeden poziom, okej. Co my tu mamy? Pójdźmy po kryształki, myślę. Proszę bardzo, proszę bardzo. A, masz ty. Pięknie. Zdecydowanie wolniej będzie nam się szło tutaj zwalczyć z tym wszystkim, ale najważniejsze jest to, że jako tako dajemy sobie radę, idziemy do przodu jednak. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No i Dar od Chaosa ma nowy efekt. Dziękujemy ci bardzo, drogi Chaosie. Już teraz będziemy mieli lepiej. Mamy tutaj kryształki. Albo skrep Harona. Myślę, że pójdziemy tym razem po kryształki, bo przydałoby się, żebyśmy ich trochę pozarabiali tak naprawdę. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Plus 30. To nie jest jakoś nie wiadomo jak bardzo dużo, ale zawsze coś. Idziemy po Dedala tym razem. Bo skoro się trafia, to trzeba wykorzystywać te jakże cudowne możliwości. Do widzenia, do widzenia. I pięknie. Perfekcyjny strzał. Mocny strzał jest łatwiejszy do wykonania i zadaje 150% obrażeń. Atak specjalny wystrzeliwuje 4 strzały. Przeszywająca salwa. Atak specjalny przeszywa wrogów i zadaje 400% obrażeń opancerzonym. Myślę, że weźmiemy ten mocny strzał. Dobra, czy tutaj mamy jakieś rzeczy do rozwalenia? Tutaj widzę, mamy jakąś ładną ze złotkiem.
Proszę bardzo, dobra. Lećmy w takim razie po kryształy tym razem. O Jezus, ile tu tego? Okej, okay, trochę mnie potem uszczknęły one. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, żeby iść tym łukiem. Zważywszy na to, że my to możemy bardzo łatwo oberwać od Asteriona w ten sposób, bo bardzo rzadko będziemy mogli mu zadawać faktycznie jakieś tam obrażenia później. Myślę już przyszłościowo o Elysium. Najpierw muszę się do niego w ogóle dostać. Dobra, pięknie. I mamy Dionizosa. Zobaczmy, co tam ciekawego nam on da. Co mamy tutaj ciekawego? Pijacki wymach. Atak specjalny wywołuje przepicie. Przez 4 sekundy ofiara nieustannie otrzymuje obrażenia. Atak specjalny, to może być dobre w miarę, wyjątkowo wykwintny, zyskujesz HP przy podnoszeniu ambrozji, otrzymujesz jedną ambrozję teraz, dodatkowe życie, uzdrowisko, przywraca całe HP. Wiecie co, weźmiemy to przepicie, bo to są zawsze jednak jakieś dodatkowe tak naprawdę obrażenia dla przeciwników, a myślę, że to będzie zdecydowanie łatwiej nam rzucać podczas walki z naszym kochanym... byczkiem i królem Tezeuszkiem. Dobra, dziękuję bardzo. To było szybkie, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że aż tak szybkie będzie. Wzmocnienie, myślę, weźmiemy sobie. Dobra, ciebie. Ciebie i któryś tam jeszcze został? Jeszcze tutaj został jeden. Piknie. Pijacki wymach, możemy go zwiększyć albo tnący strzał. Weźmiemy pijacki wymach oczywiście. Weźmy sobie tutaj proszę bardzo próbę. I cudnie, 63 HP możemy sobie przywrócić. I tak to byłoby bardzo opłacalne i tak naprawdę. Więc subcio. Dobra. Mamy kolejne bramy chaosu. Uuu.
No i pięknie. Mamy tutaj sklepik. Pasywnie odzyska 10% HP przy wejściu do komnaty. Zyskujemy 26 punktów ciemności, to możemy sobie wziąć. Pułapki zadają 500 obrażeń wrogom, to niezbyt. Ale Hydralight myślę, że możemy wziąć ze względu na to, że moi drodzy, wybieram się ponownie do bramy chaosu. Mimo, że tutaj mamy jakieś fajne rzeczy, to tak naprawdę myślę, że wyjdziemy sobie też tutaj. Witaj, drogi chaosie. Zmącona zasadzka. Musi stawić czoła większej ilości wrogów. Następnie zadajesz 75% obrażeń, uderzając wrogów od tyłu. Następnie atak zadaje 34% obrażeń. Następnie dary mają 25% szans, aby być rzadkie lub lepsze. Myślę, że przez 14 sekund nie możesz zbierać krwawników. Ledwo co korzystamy z krwawników teraz, więc super opcja. Czy ja bym nie chciał... Wiecie co? Chcę iść w dary chyba. Chcę chyba bardziej iść w dary tutaj. Na sam starcik. Co my tutaj mamy od ciebie, mój drogi? Powrót na nogi. Po otrzymaniu szybko obrażeń szybko odskocz. Atak jest szybszy, poruszasz się szybciej. Atak jest szybszy. Zdecydowanie łatwiej. Dobra. Idziemy w takim razie na naszą ten. Że teraz kolej Tyzyfonę. Mek! Jakby przede wszystkim sobie chcę przypomnieć teraz, że na samym początku mieliśmy furię. Jakieś wydarzenie. Have you and she always been on bad terms like this? We have long-standing differences. It's worse with family. You know what? Się wpierdziłem w pułapkę tutaj nieładnie. Noż. Dziadostwa latające tutaj nam. Akurat na pułapkę musiałem wejść. W sensie mamy najlepsze z możliwych starć tak naprawdę, bo Meg będzie najprostszą z nich wszystkich. A, no tak, zapomniałem krwawników. No, o! Orzesz ty! O! Okej, okay, nawet nie zauważyłem, że to będzie już po sprawie. Furia pokonana. Dobrze, cudownie, pięknie, możemy lecieć do góry. Przyznam, że ten dar od Aresa jest całkiem ładny, podobał mi się on. Czy chcemy wziąć kasę? Zastanawiam się, czy chcemy wziąć kasę
Czy nie chcemy może wziąć czegoś innego? Przedmioty zastudni Harana działają dodatkową ilość potyczek 6. 10% odległym wrogom. Możesz wejść do bramy chaosu bez utraty błogosławieństwa chaosa, mając 30% szans, aby być rzadkie lub lepsze. Szanse na unik za każdym razem, gdy szybko wygrasz potyczkę. Wiecie co, możemy pocisnąć tak naprawdę inne jakieś osoby. Chociaż moglibyśmy tak naprawdę zostać przy tym darze. Bo teoretycznie dzięki temu byśmy rozwinęli ten dar. Czy mamy jakiś dar, który został znacznie mniej? 13.2 od Ateny. Okej, okay. Możemy wziąć w takim razie Atenę. Zobaczymy, jak będzie wyglądało w takim razie, jak się go ulepszy nam tutaj. Odnaleziony dar będzie miał wyższą rzadkość. Okej, okay, to już w ogóle będziemy mieli super dar w takim razie od Ateny. Więcej HP, ale nie mamy tak źle z HP-kami teraz. Więc myślę, że chyba będzie już tak dobrze. Witamy ponownie w Asphodel. Szkoda, że nie możemy pominąć w jakiś sposób tej animacji, bo przyznam szczerze, że jest bez sensu, że tam się cały czas ona tutaj pojawia. Tak, witamy w Asphodel. Mamy wzmocnionko, więc bardzo fajnie. Proszę bardzo. Tutaj widzę urnę z Kasiutką. Okej, okay, to mi się podobało. To jest dobry całkiem atak na to, żeby unikać przede wszystkim obrażeń od tych przeciwników. Cudnie. Pijacki wymach, jak najbardziej. I czy mamy coś tutaj jeszcze fajnego? Będziemy mieli dar od Ateny, cudownie. Tu nic ciekawego nie mamy. Tu tak samo zresztą, dobra. Lećmy w takim razie do ciebie, Atenko. Widzę, że mamy tutaj już skrzynię na pewno, więc będziemy mogli sobie fajnie rozwinąć ataczek. Okej, okay, tam widzę, że mamy kolegów jakże cudownych. Procent nienawidzę tych przeciwników. O Jesus! Co mnie tutaj nagle tak zaatakowało? Dobra, pięknie. Naszynik z sobą kolejna ranga. Czy ja mogę zobaczyć sobie w takim razie? Mają 15% szans, aby być rzadkie. Okej. Jakie my mamy relacje z Ateną? Daliśmy jej... Okej, okay, daliśmy jej tyle, a on mamy z nią wpis ukończony, tak samo mamy z Aresem, tak samo z Posejdonem. Nie będę dawał, na razie sobie zbierajmy te nektarki. No taki mam zamiar, więc daj mi coś dobrego, moja droga. Atak jest mocniejszy i może odbijać. Odskok zadaje obrażenie i może odbijać. Ataki odwraca ataki wrogów przeciwko nim samym. Wsparcie, przyznaje ci nietykalność i odbija wszystkie ataki. Weźmy to, bo to na walkę z Hydrą będzie całkiem, myślę, dobre. Mamy HP, mamy Harona. Pójdźmy do... Nie, pójdźmy na HP. Chociaż HP mogę dostać u Harona. Nie, 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 pójdźmy do Harona jednak. Przepraszam bardzo. Takie moje małe niezdecydowanie. Kup wzmocnienie. Mamy dar od Artemidy jeszcze, więc cudownie. Pijacki wymach plus jeden, super.
Atak jest mocniejszy i ma 15% szans na uderzenia krytyczne. Atak z odskoku zadaje dodatkowe obrażenia. Wszystkie zadawane obrażenia mają szansę być uderzeniami krytycznymi. Śmiertelne uderzenia w takim wypadku. No i odnówmy sobie troszeczkę haperków. Jak zwykle gadatliwy. Okej, dostaniemy dar od Aresa. Bardzo mnie ten fakt cieszy. O, to będą te wiedźmy. Chociaż to nie będzie takie złe, zważywszy na to, że właśnie możemy odbijać te ataki. Więc z nimi jako atakownym to pójdzie łatwo, na szczęście. Pięknie. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Nie mamy niestety niczego, co byśmy tutaj mogli. Wir ostrze zadaje obrażenia na większym obszarze. Odskok tworzy wir ostrze w miejscu rozpoczęcia. Atak, atak specjalny i wystrzał zadają więcej obrażeń. Dodatkowe obrażenia 16%. Jakby chciałbym wziąć ten odskok, to myślę, że weźmiemy ten mroczny instynkt, bo to jednak da nam bonus do każdego naszego ataku. Dobra, czy coś tutaj mamy ciekawego? No to wychodzi, że nie. Dobra. Lecimy po lepsze hapsy, apsy. Thanatos. Dobra. Masakra z tymi tutaj. Dobra, ale to są wszyscy. Mamy na pewno więcej, ale nie tyle, żeby go przezwyciężyć niestety. No i trochę potraciliśmy HP niestety w tym momencie, ale dobrze. Damy sobie radę jakoś. Ja nie wiem, po co w sumie rozwalam te urny, skoro nie ma tutaj takich ładnych. Dziękuję za więcej hapsów, mój drogi. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy klucz, mamy dżemy i mamy te kryształki. Pójdźmy w te kryształki. Czy będziemy płynąć przy łodzią teraz? Tak naprawdę, bo widzę, że na kluczu nie mieliśmy tego. Okej. Lubię to Q tutaj, muszę przyznać. Ono jest dobre, ono jest mocne. O, masz! Masz ci los, jaki tutaj kolega do nas przyszedł. Dobra, weźmy sobie to. Dobra. Kryształki, poproszę, czy tutaj mamy jakieś złote urny, może gdzieś w jakimś miejscu, nie widzę. Tutaj też nie widzę. Dobra, mamy wzmocnienie albo sklep Harona. Myślę, że pójdziemy po wzmocnienie i chyba będziemy mieli hydrę teraz. Chyba przyszła pora na hydrę. Tak.
Pijacki wymach, wzmocnienie Ateny, morderczy instynkt. Myślę, że to sobie weźmiemy. No i dobra, pora na hydrę. Naprzód. 10 minut nam zajęło tak naprawdę tutaj, więc całkiem szybko się nam udało rozprawić. Którą mamy? Znowu ją, okej. Dobra, ale ona będzie ładne HP-ki obrywać. Dobra, proszę bardzo. Fajnie, bo na dystans większość z nich możemy tutaj walnąć. O szlak, zapomniałem, że tutaj może być ten głaz. Okej, okay, mamy niestety odrzucenie śmierci, ale dobra. Dobra, tamte możemy łatwo już walnąć, tak naprawdę. Dobra, tutaj to trzeba zniszczyć. No i pięknie, wracaj tutaj do nas, kochana. Głupota. Pięknie. Widziałem, że już ma końcówkę, więc już chciałem w nią walnąć, bo wiedziałem, że przeciwnicy nam dzięki temu znikną. Szkoda tego jednego odrzucenia śmierci, ale najważniejsze jest to, że dajemy dalej sobie radę i żyjemy przede wszystkim. O, a tutaj mamy akurat złotą jeszcze urnę, która aż dziw, że nie została zebrana podczas walki. A masz, wazo. Dobra, czas na Elysium, moi drodzy, w takim wypadku. Nie wiem, ile mamy kasy. Mamy 270 kasy. O! A nie, dopiero teraz będziemy mieli animację, że wchodzimy po schodach. No tak. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Przywróć jedno odrzucenie. Dziękuję bardzo, bo na tym mi zależało. Gwarantuję ci pojawienie się Bramy Chaosu. Atak specjalny zadaje 40% obrażeń. Myślę, że nie. Czy chcemy wziąć któryś z tych darów? Możemy. Możemy wziąć na pewno szczęśliwy ząbek. Po to, żebyśmy byli bezpieczni i mieli jeszcze więcej odrzuceń na walkę przede wszystkim z naszymi kochanymi Asterionkiem oraz kochanym, jakże też jakże kochanym Tezeuszkiem. O. Dobra, rozwalone, rozwalone.
Proszę bardzo, chcę sobie je rozwalać po prostu tak już dla samego fanu rozwalania ich. Mamy młot Dedala, myślę, że pójdziemy w młot Dedala. Fajnie by było pójść w dar Artemidy, bo Artemidy mogłoby nam tutaj fajnie pomagać. Ale myślę, że tak będzie lepiej, jak pójdziemy w to. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, tu nam się kolejnie zespawni. Oni faktycznie jacyś pijani są, bo z tego co widzę, to ledwo mi w ogóle faktycznie mnie atakują. Ej, co on tak szybko tutaj miał okazję się wyleczyć? Przepraszam pana bardzo. Dobra, i pięknie. Atak zadaje 200% obrażeń odległym wrogom, atak zadaje 150% obrażeń pobliskim wrogom i atak specjalny zadaje 3 obrażenia za każde nieprzerwane trafienie przeciwnika. Okej. Pobliskim wrogom. Zastanawiam się, czy tych pobliskich wrogów to my chcemy tak atakować, żeby tutaj to brać. Myślę, że weźmiemy tą skoncentrowaną salwę. Dobra, co my tutaj teraz mamy? Wzmocnienie oczywiście pójdziemy. Pójdziemy oczywiście we wzmocnienie. Szczerze wam powiem, że jakoś mega dużej różnicy. Jesteśmy na tym trybie boskim całym. I przyznam szczerze, że jakoś mega dużej różnicy od tego trybu nie czuję tak naprawdę. Może faktycznie dostajemy trochę mniej obrażeń tam. Bo już mógłbym pewnie być dawno martwy. Znając mnie i moje umiejętności. Dobra, proszę bardzo. I proszę bardzo. Jeszcze. No tak, co by za nudno nie było, to damy jeszcze sobie tutaj te koteczki malutkie, no tak. Dobra, załatwieni wszyscy. Wzmocnienie, przepicie, wystrzał powoduje wyrzucenie do przodu ostrzy, atak specjalny zadaje więcej obrażeń. Weźmiemy to, bo to oczywiście nam daje możliwości na wszystko. Możemy przywrócić sobie HP. Na razie to ja wezmę tak. Weźmy to. Brama chaosu raczej nie za bardzo.
Widzę, że mamy od Artemidy i od Aresa możliwość dostania. Dobra, spróbujmy to sobie. Prawdopodobnie niedużo z tego dostaniemy, zważywszy na to, jak kiepsko możemy mieć tak naprawdę z tym tutaj, co nas atakować będzie. Tym bardziej, że mamy tutaj praktycznie samych... O, Jesus. Dobra, pięknie. I mamy to. Wow, 22 HP możemy sobie wziąć. O, ale dostaliśmy też Ambrozję jeszcze. Okej. Okay. Dobra, niestety idziemy na to. Zastanawiam się tylko, w co byśmy chcieli pójść. Czy chcemy pójść najpierw w Aresa, potem w Atenę? Fu, nie w Atenę, tylko Artemidę. Myślę, że najpierw w Aresa pójdziemy. Klątwa agonii. Co to nam zamienia? Podstawowy atak. Atak wywołuje zagładę. Po krótkiej chwili ofiara otrzymuje eksplozję obrażeń. Szał bojowy. Po zabiciu wroga kolejny atak lub atak specjalny zadaje więcej. Wir ostrze zadaje obrażenia na większym obszarze. Śmiertelne uderzenie, co mi dawało tak naprawdę? Atak jest mocniejszy, ma 15% szans na to zadanie uderzenia krytycznego. Dobra, weźmy to. To zawsze są jednak stałe obrażenia. Wybacz, moja droga. Straszne są te wyzwania, muszę powiedzieć szczerze. Chociaż widzę, że tu od Ateny nie jest... Fu, Artemidy, Jesus. Jaki znowu Ateny? Cały czas tylko mówi Atena. Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. Tu się udało. O, oby. Dziękuję ci bardzo. Mogę wziąć znowu śmiertelne uderzenie. Ale nie, chyba chociaż 40% obrażeń to jest dużo. Ale myślę, że ta klątwa agonii będzie całkiem okej. Okay. Odskok łowcy. Tak z odskoku zadaje dodatkowe obrażenia. Wszystkie zadawane obrażenia mają szansę być uderzeniami krytycznymi. Weźmy to. Dobra. Dionizos i normalny przeciwnik, albo Artemida i gorszy przeciwnik. Szczerze, chcę iść w to, bo mam nadzieję znowu spotkać tego, byczka naszego kochanego, Asterionka. No właśnie. Chciałbym właśnie ten. And saved me in death. I was cast into Erebus, a monster. He found me when he died, and used his influence to bring me here with him. Okay. That's nice of him and all, but sounds like you're even to me, seeing as he killed you in the first place. No, we're not. I will fight for him and alongside him for eternity, as recompense for helping me to understand exactly who I am. Thank you.
No, spierdzielaj stąd. Zdecydowanie pomocny będzie ten after party tutaj. Ajajaj. Szlachby to. Jakim cudem on mnie tak bije tutaj? Noż. A ja już chciałem użyć większego wezwania. Dałoby się coś, myślę, na szybkość, zważywszy na to, że co chwila mnie on mocno dosyć uderza tutaj. Dobra. Uff. Dobrze, uciekaj, mój drogi, uciekaj. You found me, Artemis. I think you might enjoy it on Olympus. There's a lot of feasting here, I guess, and the air is cool and crisp, and it's much brighter than it is down there. Sounds like a dream, right? Och, jak najbardziej. Dobra, co tutaj mamy? Mamy. To jest duet? Pierwszy raz widzę duet, moi drodzy, w tej grze. Wspierający ostrzał. Po użyciu wystrzału lub trafieniu wroga atakiem lub atakiem specjalnym, wystrzel poszukującą strzałę. Wszystkie zadawane obrażenia mają szansę być uderzeniami krytycznymi, no to jest mech. Ale mamy duet. Wystrzał tworzy szybszy wir ostrzy, który wyszokuje najbliższego przeciwnika. O, przepowiednia wypowiedziana. Chyba, moi drodzy, mamy coś nowego u Moiry w takim wypadku. Dobra, załatwieni. Już głupia strzała. Noż, nie wierzę, że się wpierdziłem w tę strzałę.
Dobra. Bądźmy bezpieczni na jakiś czas. Dobra. Mamy hajs. Tu widzę, że mamy też kolejny hajs. Dużo potraciłem tych odrzuceń śmierci, muszę przyznać. Ta runda w Elysium nie jest zbyt dobra dla mnie. Jestem ciekaw, czy teraz... Pozwólcie, że zobaczę. Stan, w którym masz jeszcze większą wytrzymałość. Gdy umrzesz, twoja wytrzymałość nieco wzrasta. Okej, okay. A gdy umrę, w sensie pewnie konkretnie umrę, już nie będę w grze. To w taki sposób zapewne działa. Dobra, do widzenia tutaj panu. To, że te wiry wyszukują, to jest całkiem good option. O Jesus, tu jest ta. Dobra, użyjmy sobie większego wyzwania. Tak, na 100%, żeby być bezpiecznymi. Zagłada wygląda całkiem spoko. Czy przepicie chcemy większe? Weźmy to, bo to zadaje 30 tam obrażeń. Przywróć HP jak najbardziej możemy. Opancerzonym wrogom więcej i to więcej. Okej. Dobra, czy tutaj mamy jakieś złote te? Chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Tam jak nie weźmiemy tego, to się raczej nic nie stanie. Raczej to do nas wróci. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wróciło. To się bardzo ładnie na nich sprawdza, muszę przyznać. Dobra, gdzie jest następny? Następny jest... Dobra, weźmy tego tutaj u góry. Dobra. Kolejny załatwiony. Proszę bardzo, teraz w ciebie. I cudnie. Co tam, kochana Atenko, masz dla nas? Święta tarcza. Gdy otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia wokół ciebie i chwilowo odbijasz ataki. Zaczynasz potyczkę, każdą potyczkę z częściowo wypełnionym boskim wskaźnikiem. Masz większą odporność na obrażenia od pułapek. Gdy otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia wrogom wokół ciebie i chwilowo odbijasz ataki. To może być fajne. To może być fajne, zwłaszcza w połączeniu z tym boskim wskaźnikiem, jakbyśmy tam mieli otrzymać te obrażenia, chociaż nie jestem pewien, czy to będzie się jakoś jednak łączyć, ale okej. Okay. Martwi mnie fakt tego, że tutaj widzę, że mamy wzmocnieni dar od Hermesa, a nie mamy niczego, nie mieliśmy Patroklesa. Okej, okay, dobra, jest w porządku jeszcze. Dobra,
Przed nimi to ja głównie chcę uciekać w sumie. Dobra, załatwiony. O. Dobra, mamy wzmocnienie. Ataki zadają więcej, atak wywołuje zagładę, która tam dodaje więcej obrażeń i... atak z odskoku zadaje obrażenia dodatkowe. W sumie bardzo rzadko atakujemy, więc tej klątwy agonii nie chcę. Myślę, że weźmiemy sobie to. Dobra, czy mamy Patroklesa? Mamy Charona, mamy HP-ki. Pójdźmy do Charona. Martwi mnie ten fakt, martwi. No, to jesteśmy pretty much dead, mi się wydaje, w takim wypadku. Jesteśmy pretty much dead. Ale przynajmniej stać mi na wszystko. Mocny trunek. Uzdrowisko przywraca całe HP. Otrzymujesz mniejsze obrażenie, gdy masz 40% lub mniej HP. Okej. Okay. Presja otoczenia. Wrogowie pod wpływem przepicia wywołują je u innych pobliskich wrogów co 4 sekundy. Ciekaw jestem, czy to będzie działało, ale myślę, że pozytywne rokowania... Gdy swoje całkowite życie wynosi 174 na 178, utrata całości zapewni szybki powrót. Aha, dobra. Weźmy to. No, będzie kiepsko. Będzie strasznie kiepsko. Zależy na to, że. No, nie mamy. Za bardzo możliwości na ten. Dobra, wiecie co? I have the gods on my side. Though I suppose you do too. Why can't they make up their minds? They have made up their minds. They stand united against darkness, as do I. With the exception of Asterias here, who serves the light. Let's serve it now, my friend. To battle! W porządku. Ja już od razu na ciebie rzucam to. Okej, te krwawniki... Kurczę, te krwawniki bardzo ładne mu tutaj obrażenia pozadawały. Muszę przyznać. O, stop. Myszko. Myszka robi sobie ze mnie teraz jaja trochę. Dobra. Dobra, byczka. Ciśniemy byczka. O szlak. Uderzył nas mocno troszkę. Szczerze, zadajemy bardzo konkretne obrażenia im tutaj. Dobra, zaraz będziemy mieli większe wyzwanie od Ateny, co mnie bardzo cieszy. Dobra, bierzemy od razu. Dobra. Asteriona zaraz nie będzie, tak naprawdę. Pięknie. Dobra. Proszę bardzo, czy mi się pasek ładuje?
Myszka mi nie chce dobrze działać. Wiecie co? Czuję się bardzo, ale to bardzo dobrze. Muszę przyznać, bo czuję, że... Kurczę, mamy szansę. To mi się bardzo podoba, bo czuję, że mamy szansę. Wybaczcie, że tak zatrzymuję grę co jakiś czas. Tym bardziej, że to... Nie ma się tarczy. Mamy wezwanie, okej, okay. Mamy to. Mamy to! Mamy to! Nie wierzę w to. Ambrozja! Ojejku, zobaczcie tutaj ten Hadesik nasz, jak słodziutko. Ile osób w ogóle Asteriona tutaj lubi. W końcu możemy się przyjrzeć tej arenie z bliska nieco. Ja cię sunę. Wiecie co? Ten wir zagłady to ja będę zawsze brał na to. Nie sądziłem, że to będzie tak dobre. Ja nie mam zamiaru walczyć nigdy więcej na tej arenie bez tej umiejętności. I idę zawsze w Aresa chyba. Ja. Ale jaja. Your stubbornness shall only bring you pain. What are you, the fates? Jestem mega w szoku, moi drodzy. Jestem w absolutnym szoku, że to się udało. Dobra, czy kogoś my chcemy konkretnego? Mamy Zeuska, mamy Posejdonka. W ostatniej potyczce, przy czterech pierwszych uderzeniach od wrogów. Tu mamy więcej HP. Wiecie co? Weźmiemy sobie... Weźmy to. Może się nam dzięki temu uda trochę dalej dotrzeć. Chociaż szczerze powiedziawszy, fajnie by było coś mieć od Dionizosa. Pizes. Pierdzielona podkładka pod myszkę. Nienawidzę podkładek pod myszkę coraz bardziej. Dobra, teraz ładnie działa. Nie, weźmiemy to. Nie mam w ogóle kasy. Okej, nie mam w ogóle kasy, ale możemy chociaż tyle sobie wziąć dobrego. Chyba, że coś bym sprzedał tak naprawdę z tych darów naszych, które mamy. Ale widzę, że absolutnie nie, bo wszystkie rzeczy, jakie mamy, są całkiem ładne. Gdzie my teraz zejdziemy? I mamy tam wyjście chyba widoczne w końcu. Świątynia Styksu! Ucieczka z Elysium, ukończę Elysium po raz pierwszy i mamy Styx! Pomimo złej sławy, jaką cieszy się Styx pośród wciąż oddychających mieszkańców powierzchni rzeki, nie można znaleźć na żadnej mapie. Śmiertelnicy są zgodni co do tego, że najlepiej jest odkryć, gdzie Styx bierze swój początek wyłącznie wtedy, gdy zostanie się tu zabranym. Ja cię sunę, moi drodzy. Nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale w końcu... Tutaj mi się coś świeci, mam wrażenie. Nie, to tak, to po prostu tamto się świeci. Ja. Ja cię sunę. Nie wierzę w to, moi drodzy, że tu jesteśmy. I czeka nas kompletnie nowa zabawa z kompletnie nowymi przeciwnikami. Jeszcze ani razu nas tu nie było. Okej, okay, dziwny fakt, że mamy tutaj takie miejsce, w którym tak naprawdę nie mamy nic konkretnego, ale okej. Okay. Oh no, not this. Cerber? The multi-headed Cerberus stands vigilant before the underworld's entryway. The tales of what happens to those foolish enough to attempt to pass are far too graphic to describe. So it's really come to this, boy. After everything we've been through. Well then, this is how it has to be. There's nothing left to say, except for on your guard. O ja cię sunę. No,
but seriously, boy. I know why you're here. There has to be a way to make you look the other way. What if I helped you with the Sator problem? Would you let me go? Please. I have to find Persephone. My mother. You know what this means to me. After a moment's hesitation and deliberation, the voracious Hound of Hell barks once, affirmatively, toward the prince, who sets off in search of something that can sate the monster's appetites. Okej. Okay. Jest ciekawie, jest ciekawie, przyznam szczerze. Ja cię sunę. Nie, do tej pory nie mogę wyjść z tego, że w końcu udało nam się przejść Elysium, moi drodzy. O ja! Zobaczcie to! Charon, ty człowieku, ty! Nie, ja cię sunę. Ile my byśmy mogli tutaj nakupować, gdyby nie fakt, że jesteśmy całkowicie spłukani? O Jesus! Okej, bardzo mi się podoba fakt, jak to wygląda. Czyli za serwerkiem nie przejdziemy sobie tutaj. Pozwólcie, że moi drodzy, ja na sekundkę dosłownie zatrzymam nagrywanko. Znaczy zatrzymam, po prostu ogarnę sobie jedną rzecz, ponieważ słuchawki co chwila mi się w miarę rozłączają. Denerwuje mnie to. Jak raz idzie nam zajebiście, to mi się tutaj sprzęty wykrzaczają coraz bardziej i bardziej. Sekundka, moi drodzy, zaraz jestem. Dobra, jestem z powrotem, moi drodzy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie tutaj wyglądało. Podoba mi się fakt, że my możemy w ogóle tutaj krew tytana kupić. Więc to jest bardzo cool tak naprawdę. Jestem ciekaw, czy my jakoś nie wiadomo, jak dużo hajsu będziemy tutaj zarabiać tak naprawdę na tych planszach, czy nie. Na pewno gorszych przeciwników widzę, mamy po prawo i na samo lewo. Od HP-ków i od tego. Myślę, że możemy najpierw skoczyć do Aresa. Okej, mamy coś nowego kompletnie. O. Czyli to trzeba przejść nieco dalej. W tym możemy się leczyć od jakiegoś zatrucia. Okej. Dobra. I jeszcze dalej musimy iść. Okej. Trochę przyznam, daleka ścieżka jest do tych rzeczy. Szczerze, te wystrzały z tym są super. Dobra. Dobra, faktycznie to mam jakiś satyrów. Okej, tu jest jakaś trucizna. Masakrycznie tylko źle jest z tym, że mam tak mało HP.
Ajajajajaj. Zdobyto boskość, odporność na obrażenia 22%, okej. Each time I die like that, I come back stronger. Dom Hadesa. W sensie, nie obrażam się trochę. Nie wiedziałem, czego się tam kompletnie spodziewać, więc to jest jak najbardziej normalne. Czy jest w końcu Achilles? Jest. Jest i on. Masz najpierw to, bo chcę twój upominek. Co ty tam masz dla mnie? Karwasz Myrmidonów. Okej. I found another weapon waiting for me in the courtyard, Achilles. Exogriff. Never entirely believed it was real. Between us, lad, I wish it wasn't. Was such a thing available to my enemies during my fighting days? I surely would have come here even sooner. But I trust you have the training to use it well. May it serve you as it served the fire goddess Hestia. She hasn't needed it in a while. I'll use it to the best of my ability, sir. Dobra, Thanatosa widzę nie mamy. Ciekaw jestem, kiedy będziemy mogli tutaj wejść. Dobra. Hypnos razem rozmawia z Hadesem. The dead of course can wait, but I'm less patient. Now explain yourself to me. Oh, well, let's see. I woke up, I don't know what time it was, and I made sure that every shade had been accounted for, just like I always do, except I couldn't find my list at first. Can you believe it? I thought maybe my brother played a little prank and so... Get to the blasted port already. I don't have all day or night. Your report, where is it? Sure, I was just getting to it, Master. My list, I found it over by the lounge. It was inside, but I am not the one who put it there, no sir. So I've been making positively sure it's not been tampered with, that it has everybody's name, cause of death, place of birth, former body weight, any previous allergies or medications. Enough. Jesus. Blood and darkness, that's enough from you. Just see to it the ledger of the dead is accurate and get back to your post. Would that you could be more like your brother. Ooh, ostro. You've done it now, Hypnos. Ostro. Indeks kodeksu. Specjalny przedmiot. Uzupełni kodeks o przydatną listę darów każdego boga Olimpu. Bierzemy. Nie jestem pewien, co to ciekawego będzie, ale okej. Wędka poławiacza. Specjalny przedmiot wyławy stworzenia z rzek podziemi. Okej, za diamencik moglibyśmy coś takiego mieć. I tutaj widzę też, mamy coś nowego. Mozaika minojska, dekoracja w domu, przydaje komnacie księcia egzotyczną atmosferę. Okej, widzę, że dużo będziemy potrzebowali tych klejnocików naszych kochanych. Hej, Meg! Nie, Kamilutka. Hej, Dusko! Drink sometimes sounds wonderful, Dusa. Maybe tomorrow, assuming I'm not getting out of here by then. What? I mean, it's no big deal. I mean, forget I asked. Pour anything. I'm sorry. Bye. Dusa? Okej. Okay. Cały czas mi pokazuje jakieś uaktualnienia, co ciekawe. Mamy Ceberka, mamy Asteriona, Tezeusza w końcu. Jesus. Im nie możemy dawać całe szczęście, bo bym się zarąbał. Ale okej, okay, czyli Achillesowi w końcu daliśmy. Cerberkowi moglibyśmy dawać więcej. Jestem ciekaw, kto nam jeszcze pozostał tak naprawdę z innych postaci. Ktoś na pewno musi być się kryć w Styksie w takim wypadku. Mamy jakiś kamień pustki, okej. Okay. Bezkrwisty, piekielny grenadierz. Tutaj mamy całą masę tych oczywiście przeciwników, których do tej pory znaliśmy. Ale moje pytanie brzmi właśnie...
Ogromny szkodnik. Życie cechuje się pewnym perwersyjnym okrucieństwem. Uważam, że widać to wyraźnie we wstrętnej formie odrażających szkodników, które są przepełnione pogardą w zakamarkach najwyższego szczebla podziemi, żeby tylko były bardziej treściwe sposoby na opisanie tego splugawionych okropieństw. Mamy udrękę, mamy jeszcze kamiennego węża i kultysta satyr. Oblicze Lorda Hadesa zdobi wiele zmartwień, których natury nie zna nikt prócz niego. Są jednak obawy, których nawet on nie jest w stanie stłumić. Mamy artefakty oczywiście. Mamy ambrozję. Nektar i ambrozja. Okej, jeszcze 10 mamy i tutaj mamy jeszcze kolejne jakieś rzeczy, do których nie mamy dostępu. Dobra, witaj handlarzu. Jesus, jak ten sklep się nagle rozwinął. Za jedną krew tytanów możemy dostać 200 tych. Możemy dostać krew tytanów za jeden ten. Ja widzę, że ta krew tytanów to dosyć... dosyć ważny, widzę, potem będzie ten. Ambrozję możemy dostać za 2 diamenty, za ten. Okej, okay, widzę, jak tu mniej więcej leci. Ale ja na razie nie wydaję, na razie nie robię tego. O co chodzi tam tobie, Nyx? What if she's gone? Your mother yet lives. There can be no other explanation. For if she did not, she would be with us. Here. O Jezu. Przypadkiem pominąłem. Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem. Dobra. Niewiele więcej chyba nam tu zostało. Darować nikomu ambrozji na ten moment nie chcę. Tak przynajmniej sobie myślę, bo jeśli chodzi o tak naprawdę darowane rzeczy, Hadesowi możemy, a nie, Hadesowi nie możemy, bo Hades sobie tutaj teraz pitulkał. Rozmawiał sobie z hypnosikiem. Uciekaj mi stąd. Nie! O właśnie, Cerber teraz zniknął. Teraz Cerber nam będzie znikał stąd, a tu skubaniec mały. Dobra, mamy 558, jeśli chodzi o ten. Nadal jeszcze potrzebujemy sporo, jeśli chodzi o odrzucenie śmierci, ale już jest to coraz bliżej. Jestem ciekaw... Boskie pary! Mamy kolejną jakąś rzecz. O, Jesus! 15 ambrozji za to byśmy dostali. O Jezus Maria, ale strasznie dużo tego. Syn Boga Umarłych pewnego dnia zdobędzie różnorodne dary duetów oferowanych przez bogów Olimpu. Łowieckie ostrza. To był bardzo fajny ten, swoją drogą, duet. Podobał mi się. Tarcza chaosu. Swawolne plądrowanie. Swawolne plądrowanie. Syn Boga Umarłych pewnego dnia zabije wszystkich opancerzonych strażników pilnujących najwyższych komnat podziemi. Okej, groźny piekielny grenadier, kryształ zagłady, groźny kamień pustki. Niedużo tego nam tutaj ten, ale nie znamy reszty. I tuż przy sercu. Syn Boga Umarłych pewnego dnia wyposaży się w liczne upominki od bliskich mu osób. Okej. Okay. Czy tu są wszystkie opisane? Zmrożony róg, przelana czara, morska muszla. Tutaj widzę, są pewne rzeczy, których nie mieliśmy do tej pory. Stara kolczasta obroża, czyli potrzebuję po prostu przywdziewać te rzeczy, których do tej pory nie mieliśmy. Strzaskany kajdany, złamany czubek włóczni, odległe wspomnienie, kolczyk z czaszki. Okej. Okay. Wiecie co, teraz tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę ten... podarek, te strzaskane kajdany od Syzyfa będą czymś całkiem okej. Okay. Czy któryś z piekielnych oręży? O, spluwa nasza ma tutaj więcej możliwości. To mi się podoba. Tutaj, właśnie. Karwasz Myrmidonów. Otrzymujesz minus 20% obrażeń od przodu, ale 10% więcej od tyłu. Okej. Okay. To jest okej. Okay. To jest tak naprawdę minus 10% obrażeń od przodu tak cały czas. Więc to wygląda całkiem w porządku, muszę przyznać. Czy brakuje nam tylko jeszcze dwóch rzeczy tak naprawdę. Coś, co jest przed kosmicznym jajem. I tutaj jeszcze jednej rzeczy. Ale to prawdopodobnie jest rzecz od jednego z tych, jednej z osób. Cokolwiek się tutaj znajdzie, czeka na odkrycie. Myślę, że to w ogóle będzie dobre, żeby wyposażyć się w ogóle na samym początku tak naprawdę, bo będzie nam to dawało więcej możliwości. Ale dobra. Na razie, moi drodzy, zostawiamy to. I cóż, myślę, że, moi drodzy, dopiero w następnym odcinku odkryjemy, co tam ciekawego się dzieje. Możemy porozmawiać z Kostkiem tylko jeszcze.
fancy bozo try to ruin your good time. You'll know him because he's glowing like a light. But that's his special armor, see? You gotta punch right through it. He's gonna shrug you off until you do. Co ty nie powiesz? For a good time, beware the fancy glowing bozos on my quest. Check. Jesus. Fajnie, że on zawsze daje te rady, ale tym razem to było takie, takie trochę ech. Fajnie by było móc znowu dostać to, ten wystrzał od Aresa. Nie wiem, czy w sumie nie pójdziemy najpierw może w Aresa. Pójdziemy od Aresa. Bo chciałbym jednak cały czas móc zdobywać tamto, bo kurczę, jak to nam ładną i piękną robotę zrobiło. Tak więc, moi drodzy, wrócimy sobie do komnaty. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się tutaj podobał fakt, że w końcu, nareszcie, po długich latach oczekiwania, udało się nam przejść Elysium. Co prawda nie za daleko, bo tamci przeciwnicy no trochę mnie pozaskakiwali, ale zapowiada się tam bardzo, ale to bardzo ciekawie, muszę przyznać. No i szczęśliwaku, musi być na koniec. A Jezu. Więc zapowiada się bardzo ciekawie. I moi drodzy, jeśli on się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Hades, ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też się pojawiają. Więc mam nadzieję, że znajdziecie coś tutaj dla siebie, będziecie się miło bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!